Ale dużo osób to mnie tutaj nie obserwuje. Proszę zostawiać obserwacje. Siemanko Jacko. Obserwujemy sobie tutaj naszą tobie dynkę. Po prostu Gucia się pokazuje na pierwszym miejscu. Obserwujemy sobie tutaj tego pana. Hejka Beska, hejka Łukasz. Dzięki Krzychu za followa. Jest ci lepiej. My jechaliśmy ogólnie do Oli, a Ola w połowie drogi przyszła na mojego live'a. I wiecie, w ogóle Ola taka była oburzona i mówi tak: już miałam się obrażać na was, bo zobaczyłam was razem i myślę, aha, wy ze mnie gdzieś jedziecie i w ogóle. I później dzwonimy domofonem jak już widziała, że tam jesteśmy, dzwonimy domofonem do niej, a ona wpuściła piosenkę Żabsona Seksoholik. I się pyta tak: fajny prank? Ja mówię: jaki prank? No puściłam Seksoholik! Prank. Takiego laga miałam mózgu. Siema. I takie... no zajebisty prank. I no i tak, tak to wyglądało. I mi się w ogóle... Mogliśmy zrobić live'a z Maca, ale baterii nie miałam i nie miałam jak. Nie miałam w ogóle baterii, miałam chyba 9%, tak sobie powiedziałam, dobra, kończę tego live'a. Daj mi więcej. Kurde, boję się teraz jechać do domu, bo jak pojadę, to nie będę miała gdzie zaparkować później, bo tutaj normalnie już jest prawie full, wszyscy powracali z pracy i wszystko, wszędzie i wszystko, i później nie będę miała gdzie zaparkować, a więc tak to stresuje. Stresuje mnie strasznie. Do klienta dojeżdżę, tak, do ciebie zaraz przyjadę, nie bój się. No. Wiaderko. Ludzie, ale jesteście obleśni. Robert, weź kurwa turlaj dropsy. Idź się spuszczaj na zdjęcie do swojej matki, czy coś. Czy coś. Rezerwacja. Ej no. Ej, ale by było, nie? Ciekawe. Na parkingu zaraz wracam. O, ja też przyjechałam tylko... tylko mi 30 minut nie było. Patrzę, a tam stoi. A tam stoi jakaś... tak. Jednak nie wszedłby samochód obok mój. Hej, Karapcio. Lubisz kawę? No właśnie piję i zaraz jadę. Imieniny? Ej, też ma ktoś imieniny. Czy dzisiaj wszyscy mają imieniny? Zaraz zobacz, jak to ma imieniny. Imieniny. 24 października. A no jest Marcin i Rafał. Twoją mamę. Jest jakby tutaj dużo, 236 osób. Kto mnie tutaj nie obserwuje, proszę zostawić obserwację. Nie obserwujemy sobie tutaj naszą top jedynkę, top dwójkę. No i dziękuję. Ciebie ten stokroć ci podoba urodzin masz? Lenka ma 22. A świętujesz, Rafciu, imieniny swoje dzisiejsze? Będzie twoją mamy. Właśnie bardzo lubię twoje live na TikTok, to się cieszę bardzo. Już myślałam, gościu, ty mnie wkręcasz, ty mnie nawet nie obserwujesz, ale jednak mnie obserwujesz.
Też jami. Wyglądasz jami. Miesiąc po obchodzisz po urodzinach. W sumie to tak jak ja. Największy prezent to będzie usłyszeć od ciebie życzenia? Serio? Dobra, będę to miała na uwadze. Gościu, będę to miała na uwadze. Jak tak pewnie zapomnę, ale postaram się nie zapomnieć. 19 listopada, czyli 3 dni przed moją siostrą, dobra. No, ja to zapamiętam. To moja pamięć się jakby przyzwyczaja do tego, że muszę dużo zapamiętywać informacji. Że jak miałam taki postój i miałam problem z pamięcią. Tańczę jak małpa, kiedy gramy koncert, ej. Tańczę przed lustrem i podniecam twoją siostrę. Melarz, jesteś ujebany. Który skończyłam? Ogólnie skończyłam teoretycznie o 14.40, a w praktyce skończyłam o 13.00. Tak, 9.09. No nie mieliśmy chemii. Czy mieliśmy, ale pan nazwę pójść do domu. Co robiłeś, a co kupił tata tu? Nie lubię bananów. Dawaj to bongo. Stało się 85 osób. Proszę ludziska tutaj zostawiać followki. I mam. Chyba nigdy. Bo generalnie to nie wiadomo, kiedy on by się skończył, nie? Bo teraz w ogóle nie. 4 dni wolnego, 3 dni wolnego będę miała. 3,5 dnia wolnego będę miała. Czy wtedy można byłoby zrobić przedłużonego? Raczej nie. Tańcz dla mnie jak małpa. Zawsze można. Ja dostałam, wiecie co dostałam? Dostałam zaproszenie na imprezę halloweenową 1 listopada. Ja nie wiem. Świąteczny przedłużany. Wiecie, że o tym pomyślałam, tylko że ja nie wiem, nie chcę. Znaczy, chciałabym z wami święta spędzić i w ogóle. Tylko że moja rodzina była z tego faktu niezadowolona, żebym siedziała sama, bo jakbym robiła przedłużonego, to bym raczej musiała być tutaj, nie? Czyli bym nie mogła przyjechać do domu. Chciała bardzo. Bo ja na przykład ja przerwę świąteczną zaczynam jakoś, nie wiem, 22, tak maksymalnie 2 dni chyba przed świętami, albo nawet 1 dzień. Więc jakbym wtedy od razu zaczęła robić przedłużonego, on by prawdopodobnie mógł trwać do Wigilii. I nie wiadomo, kiedy by się skończył. Najbardziej mi kusiło właśnie teraz zrobić za tydzień, jakoś w piątek, tylko że ja dostałam zaproszenie na imprezę halloweenową. I nie wiem, bo nie mam się za co przebrać. A też jakbym coś zamówiła, to mi już raczej nie przyjdzie. Musiałabym pochodzić po lumpach i w lumpach się kupić jakieś przebranie. Za jakąś na przykład czerwony kapturek czy coś. My też byśmy siedzieli? Ej, przebiorę się za... Czekajcie, jak to było? Za idealną... Nie, super osóbkę. Jestem. Nie no, co bym się mogła przebrać? Ej, pomóżcie mi. Dzięki, Marcin. Zorro. Pasowało. Za laleczkę Chucky. A to wystarczy, że się nie pomaluję. Jestem laleczką Chucky. Wystarczy, że się nie pomaluję, nie? Za co bym się mogła przebrać? Za aniołka? Nie no, za aniołka to taki numer. Ej, to musi być taki, wiecie, sexy flexi.